Obecnie, jak wiecie, w 21 rajdzie rzeszowskim wystartuje 20 załóg naszych, rodzimych, wychowanków naszego klubu, co nas bardzo cieszy. I tutaj Janek Bielecki jest przedstawicielem tej naszej licznej grupy. Będziemy oczywiście starali się jechać jak najszybciej. Mam nadzieję, że uda się dojechać wysoko w generalce, uda się wygrać w Polsce. Mam nadzieję na dobry wynik, mam nadzieję, że dopisze pogoda. Mam nadzieję, że pod galerią Nowy Świat tutaj na pobliskim odcinku Super Specjalnym jak zwykle stawi się ogromna rzesza kibiców i spędzimy przyjemnie ten weekend. Że mamy 13 odcinków specjalnych, z czego ta lupienia kultowa zostaje, powraca przejazd przez Brud, którego nie było przez chwilkę z powodu oberwania się mostu. Odcinek Żarnowa, tak jak prezes powiedział, jest to odwrócony odcinek Godowa, też jest to nowy odcinek. Nowy odcinek Niecho przed tym odcinkiem właśnie przygotowaliśmy strefę grzania opon. Suma odcinków specjalnych to jest 184 km, a łączna suma trasy jest to około 480 km. Widzicie Państwo to auto, które tutaj stoi. To jest Toyota Corolla WRC, zbudowana dla dzieci. To jest prawdziwe, profesjonalne auto rajdowe, które mogą jeździć dzieci. Ono ma taki środek, ma specjalne wkładki, specjalnie ustawiony fotel. I na torze we Wrocławiu, bo tam jest możliwość, dzieci od 9-10-letnich i trochę starsze ścigają się tym autem. Zapraszamy gorąco na rajd. Zaczynamy za 9 dni. To będą 3 mocne motoryzacyjne dni, a dzięki Galerii Nowy Świat właściwie cały weekend będzie mocno motoryzacyjny. 70 załóg rajdowych samochodowych w mistrzostwach polskich połączonych z mistrzostwami Słowacji. W tym jest 20 załóg słowackich. Jadących, czy więcej jedzie załóg mistrzostwa Słowacji, ale samych Słowaków i tam Czechów, Węgrów jest 20. I jest 64 auta w rajdowym Pucharze Polskim i 6 aut jadących w rajdowym debiucie. To jadą auta zawodnicy, którzy robią uprawnienia do wyższego stopnia licencji, jadą bez pomiaru czasu. Razem 140 samochodów. Trochę jest. Tak, no zdecydowanie. No, jest Kajetanowicz, jest Bereś, Józef Bereś ze Słowacji, bardzo dobry zawodnik, konkurujący z Grześkiem Grzybem o tytuł w Słowacji. No, jest Grzesiek, jest Bębenek, jest Kuchała, jest Kuchar, jest oczywiście Janek Chmielewski, zawodnik Automobil Klubu Rzeszowskiego, Maciek Rzeźnik, Igor Drotar, zawodnik słowacki, bardzo dobry, jeżdżący samochodem WRC. On w Mistrzostwach Polski jedzie w klasie Open, nie jest klasyfikowany w Mistrzostwach Polski, ale w słowackich tak, bo tam takie auta są dopuszczane.